Witajcie drodzy, zapraszam do wysłuchania książki autorstwa Roberta Willanda pod tytułem Dobra nowina jest o wiele lepsza niż moglibyśmy przypuszczać. Czyta Rafał Ochocki. Rozdział pierwszy Musisz nauczyć się wierzyć w dobre wieści. Łatwiej jest wierzyć w złe wieści, ponieważ urodziliśmy się, aby tak robić. Przedstawmy najpierw o czym jest ta książka, aby nasz czytelnik nie tracił czasu, jeśli uzna, że zamiast tej chce przeczytać inną książkę. Nasz pomysł jest uderzający i kontrowersyjny. To, co ludzie uważali za Ewangelię, okazuje się być znacznie lepszą, dobrą nowiną niż większość z nas odważyła się uwierzyć. To po pierwsze. Po drugie, infiltracja na wpół ukrytych złych wieści nękała Kościół chrześcijański przez większą część dwóch tysiącleci. Paraliżuje ona duchowo ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć, dlaczego są tak letni w swoim oddaniu. I po trzecie, musimy na nowo odkryć oryginalną ideę dobrej nowiny, która przenika Nowy Testament. Kiedy Ewangelia wystartowała, apostołowie Chrystusa zostali oskarżeni o wywrócenie świata do góry nogami, dzieje 17,6. Nie chodziło o ich osobowość czy zdolności pierowe, trzymali się kurczowo idei, która sama w sobie była rewolucyjna. Ludzie, którzy to słyszeli, reagowali w sposób, który można by nazwać jako gwałtowny. Sam Jezus powiedział, że ci, którym się to podobało, zabierali Królestwo niebieskie przemocą Mateusz 11,12. Oznacza to, że kiedy uwierzyli w to, co usłyszeli, uwierzyli gwałtownie. Uchwycili to z całą energią, jaką mieli. W samej dobrej nowinie było coś, co automatycznie uwalniało ich od zahamowań i przekształcało w radosnych, wręcz nieustraszonych, zdolnych przekazicieli tego przesłania. A ci, którym ta idea się nie spodobała, Stali się również brutalni, prześladując tych, którym się to podobało. Dlatego czytamy o chrześcijanach rzucanych lwom na pożarcie w rzymskich amfiteatrach. Ludzkość była odpowiednio dzielona przez tę pozornie szaloną ideę, że Ewangelia jest lepszą dobrą nowiną, niż ludzkość mogłaby sobie wymarzyć. Biblia była postrzegana jako aktualna gazeta niebios, a ci, którym podobała się zawarta w niej dobra nowina, nie mogli się nią nacieszyć. Ich entuzjazm dla telewizji i filmów tamtych czasów zniknął z dnia na dzień. Tak, mieli swoje rozrywki, potężniejsze niż nasze sporty. Prawdziwe wyścigi rydwanów, walki gladiatorów wszystko z darmowym wstępem. Ci wierzący odkryli, że Boża idea dobrej nowiny była tak bardzo interesująca, że to, co uważali za zabawę, stało się teraz nudne i odpychające. Tym, co sprawiło, że dobra nowina była tak zdumiewająco dobra, było odkrycie tego, czego Chrystus dokonał dla ludzkości. Nie było to tym, co próbował osiągnąć, ale tym, co faktycznie uczynił. Krzyczeli z dachów domów: Chrystus zbawił świat, odkupił ludzkość, dał dar zbawienia każdej ludzkiej duszy. Uwierzcie w to, mówili. Ale natychmiast pojawił się problem. Ludziom nie było łatwo uwierzyć. Byli tak przyzwyczajeni do wierzenia w złe wieści, że trudno im było zacząć wierzyć w dobre. I właśnie ten problem prowadzi nas do naszej tezy. Chociaż Jezus powiedział, że Jego jarzmo bowiem jest przyjemne, a brzemię lekkie, nie miał na myśli, że nam, ludziom, łatwo jest uwierzyć, że Jego jarzmo jest miłe. Jak zobaczymy później, łatwo jest być zbawionym. A trudno jest być zgubionym, jeśli zrozumiemy i uwierzymy, jak dobra jest ta dobra nowina. Jednak nauczenie się tego, by wierzyć, jest jedynym trudnym krokiem w podążaniu za nim. Powodem jest to, że my, istoty ludzkie, urodziliśmy się i wychowaliśmy w niewierze, dlatego też jesteśmy tak podatni na strach. Niewiara jest dla nas czymś naturalnym. To dlatego Jezus, gdy przyszedłby nas zbawić, spotkał się z tak ogromną niewiarą, że doprowadziła ona ludzi do ukrzyżowania Go. Gdyby dziś powrócił w takiej postaci, świat ponownie by Go ukrzyżował. Ta głęboko zakorzeniona niewiara prowadzi do tego, co nazywamy grzechem. Wydawnictwo Simon and Shuster z Nowego Jorku opublikowało kiedyś bestseller autorstwa Bena Wotenberga zatytułowany The good news is the bad news is wrong, czyli dobra nowina jest taka, że zła nowina jest błędna. Uderzył on w czułe punkty społeczeństwa, ponieważ utwierdził miliony, że ich pesymistyczne przeczucia dotyczące naszego gospodarczego, politycznego i moralnego statusu były błędne. Dobre wieści o naszym narodzie były znacznie lepsze, niż myśleli tak głosiła książka. Wiadomość o Bożej Woli dla twojej przyszłości jest o wiele ważniejsza. Pieniądze i wpływy polityczne nie są w stanie kupić prawdziwego szczęścia, a szczęście to nazwa gry. Pamiętasz dyrektora Enronu, który sprzedał swoje akcje za 35 milionów dolarów, a mimo to zamknął się w swoim nowym Mercedesie i zastrzelił? Dobra nowina, o której mówimy, dotyczy naszego osobistego szczęścia teraz i na zawsze. Napełnia serce radością, nawet jeśli musimy żyć w ubóstwie, chorobie lub samotności. Tego pragną milionerzy, ale prawie nigdy tego nie dostają. Jeśli spojrzymy prawdzie w oczy, większość z nas prawie straciła nadzieję, że takie szczęście jest osiągalne. Oczekujemy, że przeżyjemy nasze dni z dokuczliwą falą frustracji i rozczarowania, nawet jeśli ulotny smak przyjemności czasami sprawia, że życie wydaje się warte przeżycia. Ale podwodny nurt pojawia się ponownie, a nieokreślone uczucie depresji niczym przypływ porywa nas w rozpacz. Nawet wielu młodych ludzi Którzy nigdy nie wygrali 35 milionów dolarów, próbuje odebrać sobie życie. Potrzebujemy czegoś lepszego niż to, co usłyszeliśmy. Słowo Ewangelia oznacza dobra nowina. Jezus przyszedł, głosząc z Bożą dobrą nowinę. Marek 1:13 z komentarza Barkleya. Jego przesłanie koncentrowało się na ścieżkach do szczęścia. W kazaniu na górze Znajduje się dziewięć recept na szczęście, z których każda zaczyna się od słów: Błogosławieni, którzy! Mateusz 5, 3 po 12. Możesz być zaskoczony, gdy odkryjesz, że żadna z nich nie mówi nam, co robić, aby być szczęśliwym, ale w co wierzyć. Jeśli szczęście zależy od tego, czy zrobię coś dobrze, to zawsze napotykam na przeszkodę w postaci niemożności zrobienia tego dobrze. Zawsze istnieje element nieosiągalności. Jeśli Bóg obiecuje mi coś dobrego, pod warunkiem, że najpierw zrobię coś właściwego, Jego obietnice z pewnością zawiodą, ponieważ nie będę w stanie ich spełnić. Bóg może obiecać mi niebo, ale to okrutna sztuczka. Jeśli jego obietnice są niweczone przez niemożliwy do spełnienia warunek wstępny. Czy kiedykolwiek otrzymałeś oficjalnie wyglądający list z informacją, że jesteś na drodze do wygrania miliona? Jeśli Boża Dobra Nowina jest podobnym oszustwem, to okazuje się, że jest on głównym oszustem na Ziemi. Samobójstwa nastolatków nie byłyby tym, czym są. Gdyby dzieci nie odziedziczyły skądś takiego pomysłu? Dlaczego jest to dla nas takie trudne, aby uwierzyć w Bożą dobrą nowinę? To niebywałe, wręcz nie wyobrażenia i zadziwiające dla niebiańskich aniołów, obserwować, jak ogromna większość ludzi woli złe wieści od dobrych. Kiedy przyszedłby do nas ktoś, przynosząc nam dobrą nowinę, czy bylibyśmy tak zdenerwowani, że powstalibyśmy i ukrzyżowalibyśmy go? Może powiesz, no tak, ale to było dwa tysiące lat temu i to byli źli ludzie. My jesteśmy inni. Nigdy byśmy tego nie zrobili. A oto źródło naszego problemu. Nie rozumiemy samych siebie. Biblia mówi, że z natury wszyscy jesteśmy tacy sami. New English Bible oddaje list do Rzymian 3.23 następująco. Wszyscy podobnie zgrzeszyli i jest to wyrażone jasno, bo w Rzymian 8:7 Paweł dodaje: Zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga. Ten cielesny umysł jest standardowym wyposażeniem DNA nas wszystkich. Nikt nie jest pozbawiony tego powszechnego dziedzictwa, nawet dziewica Maria. Wszyscy ludzie rodzą się w stanie oddzielenia od Boga. Musimy nauczyć się wierzyć w dobrą nowinę. Maria się nauczyła. Nie możemy twierdzić, że przewyższamy swoimi cnotami ludzi sprzed dwóch tysięcy lat. W sensie zbiorowym oni byli nami. Nie możemy wierzyć w to, co mówi Jezus, jeśli nie wierzymy, że jego jarzmo jest miłe, a brzemię lekkie. Z pewnością jednak zdrowy rozsądek podpowiada nam, że wiara w tę dobrą nowinę nie jest łatwa. My istoty ludzkie, zarówno w kościele, jak i poza nim, nieustannie popadamy w niewiarę, podobnie jak Izraelici, którzy nie mogli wejść do ziemi obiecanej z powodu niewiary. Hebrejczyków 4:6. Niewiara jest nadal naszym wspólnym grzechem. Ponieważ Bóg nie ma dla nas nic poza dobrą nowiną. Oczywiste jest, że nasza skłonność do złej nowiny musi być wynikiem tego, że jesteśmy wyobcowani od Boga i nieprzyjaciółmi w waszym umyśle. Także nasz grzeszny umysł jest nastawiony nieprzyjaźnie do Boga. Kolosan 1,21 i Rzymian 8,7 Wszyscy jesteśmy podobni do innych z natury. Efezjan 2,3 Dopóki nie dowiemy się, kim On jest... To wyobcowanie od Boga skutkuje zaciemnieniem zrozumienia Jego z powodu zaślepienia naszych serc. Efezjan 4,18. Wynika to z błędnego wyobrażenia Bożego charakteru. Ostatecznie odziedziczyliśmy je po naszych pogańskich przodkach. Wdarło się ono do kościoła poczucie, że Bóg jest wrogiem, którego należy udobruchać. Musimy coś zrobić, aby uchronić się przed Jego gniewem. Dziś mówimy, że bezpiecznie przekroczyliśmy ten globalny okres dojrzewania, ale ten wrodzony stan lękowy wciąż się pojawia. Po strasznych wypadkach 11 września, nasze nowoczesne wynalazki i wygody zdały się bezsilne, by ukoić nasze wewnętrzne lęki. Złe wieści sprawiły, że wszyscy jesteśmy bardzo pobudzeni. Wciąż zmagamy się z naszymi lękami związanymi z rakiem, ubóstwem. Wypadkami czy terroryzmem. Badania wykazały, że większość amerykańskiej młodzieży uważa, że pewnego dnia musi zginąć w wojnie nuklearnej, podobnie jak wielu młodych ludzi w latach 30. obawiało się śmierci w starciu z niemieckim nazizmem i wielu z nich zginęło. Cały ten negatywny niepokój jest proporcjonalny do naszego emocjonalnego oddalenia od Boga, co oznacza, że rodzimy się wierząc w złe wieści. Źródłem jest wróg zwany szatanem. Zbliżający się wąż kobra potrafi sparaliżować swoją oszołomioną strachem zahipnotyzowaną ofiarę, zanim nie uderzy. Wiara w złe wieści paraliżuje ludzką duszę. Faktem jest, że szamanom w Afryce udało się przekląć bezbronne ofiary które następnie kładły się i umierały bez żadnego organicznego powodu. W oryginale list do Hebrajczyków 2:14 mówi, że Zbawiciel przyszedł, aby pozbawić mocy tego wroga naszych dusz i uwolnić tych, którzy przez strach przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Kiedy Chrystus został ukrzyżowany, diabeł nie został zabity. Ku rozczarowaniu wielu ale został sparaliżowany. Przykładem silnego człowieka, który został sparaliżowany niczym ofiara przez kobre, wiarą w złe wieści, jest król Saul w starożytnym Izraelu. Trzeba przyznać, że zbuntował się przeciwko Bogu i zrobił praktycznie wszystko źle. Jego królestwo było zagrożone, a armia przygnębiona w obliczu wrogich sił Filistynów, które miały znaczną przewagę liczebną. Król odciął się od wszelkich środków, za pomocą których Bóg chciał mu pomóc, ale Bóg nie przesłał mu żadnej wiadomości o zagładzie. Saul wciąż miał możliwość pokuty. Nie zdecydował się jej przyjąć, ale udał się do medium spirytystycznego, szukając pomysłu na to, co zrobić. Czarownica była kontrolowana przez szatana i opowiedziała przerażonemu królowi szereg nieszczęść, które pan miał na niego sprowadzić aby doprowadzić jego i cały naród do ruiny. Ale sam Bóg nie wysłał królowi takiej wiadomości. Saul uwierzył w złe wieści podane przez medium. Jej przesłanie zmiażdżyło w jego duszy ostatnią iskierkę nadziei. Zakończył swoje życie całkowicie niepotrzebnym samobójstwem. 1 Samuela 28, 31. Bóg nigdy nie doprowadził żadnej duszy do samobójstwa, bez względu na to, ile błędów popełniła. Saul mógł okazać skruchę, przyznać się do wielu grzechów i wezwać naród do modlitwy o wybawienie. Łaskawy Bóg odpowiedziałby tak, jak to często czynił. Takie uniżenie duszy byłoby nieopisanie lepsze niż samobójstwo. Bez względu na to, jak źle się czujesz, lub jak beznadziejne są twoje perspektywy, Pan ma dla ciebie Dobre wieści. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga, wierzcie i we mnie. O cokolwiek prosić będziecie w moje imię, to uczynię. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam, daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie tworzy wasze serce ani się nie lęka. Jan 14 wiersze 1 13 14 i 27 Jezus rozpoznał tutaj jedną z zasad psychiatrii Nie możesz być sparaliżowany przez złe wieści chyba że zdecydujesz się nie wierzyć w dobre wieści Złe wieści mogą zapukać do twoich drzwi ale nigdy nie dostaną się do twojej duszy dopóki nie powiesz wejdź nie pozwól, aby Twoje serce się trwożyło albo lękało. Zachęca. Pozwolić oznacza wyrazić zgodę. Tak więc, nie pozwól, aby Twoje serce się trwożyło. Oznacza zgodę na uwierzenie w szatańskie złe wieści. To Twój wybór. Szczera prawda jest zawsze pełna nadziei. Na przykład, boimy się, że lekarz powie nam przerażającą wiadomość. Że mamy nieuleczalne stadium raka i chcemy uniknąć konfrontacji z tym faktem. Ale tak łatwo zapominamy, że śmierć w Chrystusie jest o wiele lepsza niż życie bez Niego. Utrata duszy jest o wiele gorsza niż cielesne umieranie. Jeśli Pan pozwala nam zasnąć snem śmierci, faktem wciąż pozostaje, że On jest tym, kim zawsze był. Bóg jest miłością 1 Jan 4:8 Dla osoby leżącej na łożu śmierci Bóg ma tylko dobre wieści Chce, aby zrozumiała prawdę o zbawicielu który umarł aby odkupić nas od wiecznej śmierci i którego zmartwychwstanie po trzech dniach jest gwarancją że my również zmartwychwstaniemy do niekończącego się życia w nim nie ma tak złej sytuacji w której Bóg nie miałby dla nas dobrych wieści. Nawet niewybaczalny grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest ostatecznym, nieodwołalnym wyborem niewiary w Bożą dobrą nowinę, zdecydowanym, ostatecznym przeciwstawieniem się Duchowi Świętemu. Mateusz 12, 24-35 oraz Hebrajczyków 6, 4-10 Najczęstszy grzech całej ludzkości Brak wiary, czy też niedowierzanie, jest tym, co Biblia nazywa niewiarą. Jest to grzech numer jeden na przestrzeni wieków. Izrael nie mógł wejść do ziemi obiecanej z powodu niewiary. Hebrajczyków 4:6. Kiedy Jezus, wielki uzdrowiciel, odwiedził swoje rodzinne miasto Nazaret, nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Mateusz 13,58. Ich ogromna niewiara pozbawiła ich wielkich błogosławieństw. To było niesamowite, jak tłum mógł stać w obecności samego Syna Bożego, a mimo to postanowił pielęgnować swoją złą nowinę. Jezus dziwił się ich niedowiarstwu. Marek 6:6 Jezus powiedział swoim uczniom, których wysiłki zostały udaremnione w kwestii uzdrowienia rozpaczliwie chorego dziecka, że ich niewiara była problemem. Mateusz 17:20 Nawet po jego zmartwychwstaniu uczniowie przez pewien czas przedkładali złe wieści nad dobre odmawiając wiary świadectwu naocznych świadków którzy wiedzieli że z wstał zganił ich niewiarę i zatwardziałość serca że nie uwierzyli tym którzy go widzieli z martwych wskrzeszonego Marek 16:14 Tak tych jedenastu uczniów Stanęło przed najsurowszą próbą wiary, przed jaką kiedykolwiek stanęli ludzie. Dobra nowina była tak fantastycznie nieprawdopodobna, że wydawało się, że wiara w to, że on zmartwychwstał, jest czymś więcej niż mogliby zrobić. Postaw się na ich miejscu. Oto jesteś w najgłębszym dole rozpaczy, jaki kiedykolwiek znałeś. Twój zbawiciel nie żyje, pochowany w grobie. Twoje nadzieje zostały zmiażdżone przez najbardziej gigantyczną przeszkodę wszech czasów ukrzyżowanie. Wydaje się, że na końcu twojego tunelu nie ma nawet najmniejszego promyka światła. Czy możesz wierzyć doniesieniom niektórych podekscytowanych kobiet, takich jak Maria Magdalena, które twierdzą, że widziały go z martwych stałego? Przemyśl to. Może zechcesz uklęknąć razem z tymi skarconymi uczniami, i wziąć na siebie odpowiedzialność za niewiarę w dobrą nowinę. Nic dziwnego, że autor listu do Hebrajczyków błaga nas uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie, każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Hebrajczyków 3, 12 i 13. Najlepszą dobrą nowiną, jaką może usłyszeć zdezorientowana lub zrozpaczona istota ludzka, jest to, że ten moralny i duchowy paraliż jest chorobą, grzechem, który został już uleczony w osobie Syna Bożego, uleczony w naszym upadłym grzesznym ciele. On stał się jednym z nas, przyjął na siebie naszą naturę faktycznie utożsamił się z naszym podstawowym problemem wyobcowania od Boga i zniósł nasz grzech właśnie tam, na krzyż. W ten sposób ustanowił dla całej ludzkości nową tożsamość w sobie, niezależnie od tego, jak złe mogą być nasze grzechy. Sprawił, że wyobcowanie, grzech i strach stały się bardziej przestarzałe niż życie jaskiniowca. Ciemność umysłu jest przestarzała, jest czymś niepotrzebnym. W tym, czego dokonał Chrystus, a nie tylko w tym, co próbował dokonać, ludzka rozpacz stała się anachronizmem. Bóg i cały wszechświat witają nas jako zaakceptowanych w umiłowanym Synu Bożym. Efezjan 1:6. Świadomość tego, co on uczynił, oszałamia umysł. Was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał. W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Kolosan 1, 21 i 22. Ale mówisz: Jestem godny potępienia, czuję w głębi siebie wiele powodów, dla których zasługuję na nagane. Tak. Skazy i winy nadal istnieją, tak jak w przypadku ogromnych miliardów ludzi na całym świecie. Niemniej jednak ofiara Chrystusa w naszym imieniu daje mu zdumiewające prawo do przedstawienia nas przed Ojcem i Jego wszechświatem jako świętych w Jego oczach, bez skazy i wolnych od oskarżeń. Najważniejszym punktem tej wspaniałej dobrej nowiny jest po prostu to, że cały grzech. Ciemność i zanieczyszczenie, które wciąż nas uciskają, utrzymują się tylko dzięki naszej niewierze w jego dobrą nowinę. Kiedy zaczynamy poszerzać obszar naszej duszy, aby w to uwierzyć, jego wybawienie zaczyna natychmiast działać w naszym sercu, powodując zmiany, o których nigdy nie myśleliśmy, że są możliwe.